12 kwietnia w siedzibie Miasta Ogrodów miał miejsce wernisaż wystawy nietypowych instrumentów muzycznych tworzonych i kolekcjonowanych przez założyciela zespołu Małe Instrumenty Pawła Romańczuka. Początek idei muzykowania na małych instrumentach to jest mniej więcej 2007 rok, wtedy postanowiłem założyć zespół muzyczny, który grałby na takich właśnie gabaretowo niewielkich instrumentach. I w rezultacie rozwój pracy w tym zespole doprowadził mnie w roku 2009 do takiego pomysłu, że korzystając z obchodów roku Chopinowskiego w Polsce, przygotować płytę, na której gralibyśmy muzykę Chopina tylko i wyłącznie na małych pianinach i fortepianach, czyli na instrumentach właściwych dla wielkości gabarytu małego instrumentu. A przy okazji, ponieważ jest to instrument fascynujący z tego powodu, że zaczął być w drugiej połowie XX wieku traktowany jako instrument równie istotny co tradycyjny fortepian wielkich rozmiarów, napisać o tym książkę. Napisać książkę o kulturze tego instrumentu, o jego historii, po to, żeby pokazać ludziom, jak barwna ta historia może być, że warto tak naprawdę czasem spojrzeć na mały instrument przez pryzmat dokonań muzycznych profesjonalnych muzyków, kompozytorów, wykonawców. Zbiór Toy Piano, nad którym pracuję, zawiera około 300 instrumentów. Pokazujemy na dzisiejszej wystawie w Katowicach 56 wybranych, bo tyle się tutaj zmieściło. No i kolejne etapy oczywiście realizujemy zgodnie z tym planem, czyli gramy koncerty na tych instrumentach, nagrywamy płyty. W planach mam we Wrocławiu otwarcie takiej stałej ekspozycji galerii Toy Piano. No i tak wygląda moja droga do miejsca, w którym się obecnie znalazłem. Głównie te instrumenty pochodzą spoza Polski, co też może być ciekawe z punktu widzenia chociażby tego faktu, że pierwszą książkę o historii tego instrumentu pisze Polak, a w Polsce tradycje Toy Piano są zupełnie niewielkie. Oczywiście znamy ten instrument z takiego eksportowanego rzutu ze Związku Radzieckiego w latach 60., 70. albo z NRD, ale Polacy mieli tylko jedno Toy Piano w swojej historii, produkowane w kieleckiej spółdzielni Precyzja w latach 70. Natomiast cała masa instrumentów, które mam okazję dzisiaj prezentować na wystawie, pochodzi z różnych stron świata, w tym oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii, ale również z Bułgarii, z Izraela, z Grecji. Także bardzo różne rodzaje instrumentów powstawały w różnych czasach w tych wszystkich państwach. Najmniejszy instrument to zdaje się taki, który ma 4 klawisze. Najstarszy to taki, który jest wyprodukowany zaraz na początku drugiej połowy XIX wieku. Nie zbieram tych instrumentów tylko po to, żeby było ich więcej. Zbieram je po to, żeby pokazać wielowymiarowość takiego instrumentu, bo właściwie trudno znaleźć 2 podobne egzemplarze. Zawsze jeden brzmi trochę inaczej od drugiego, trochę inaczej wygląda, jest zbudowany z innych materiałów, mniej lub bardziej szlachetnych, jest lepiej wykonany albo gorzej. Widać w nim pewną plastikową tandetę albo szlachetne materiały z początku XX wieku. Także na pewno o wielu instrumentach, o poszczególnych egzemplarzach można różne rzeczy opowiedzieć. W ramach wernisażu odbył się także wykład poświęcony miniaturowym instrumentom. Wystawę przeróżnych typów zabawkowych pianin i fortepianów można oglądać do 11 czerwca w Galerii 5 w siedzibie Miasta Ogrodów.